Cześć wam dzisiaj, jest wizu, wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serii o tym samym tytule I zacznijmy od tego, że jest lista Wizu złamił co bardzo możliwe, że jest tytułem dzisiejszego odcinka Albo bardzo możliwe, że jest coś w tytułu na miniaturze Przedwczoraj wystartowała lista, miałem przedwczoraj o tym na odcinku mówić, że będzie startowała lista tego dnia Oczywiście rozjechało się, rozjechało się bardzo, więc dobra Powiem wam z samego rana następnego dnia, że jest lista, są miejsca, jeżeli jesteście zainteresowani To link jest na dole w przypiętym komentarzu, lecicie, klikacie i tam jest pełno fantastycznych osób, które was przygarną pod skrzydełko i przygotują do tego, by na streamie być. Tam się będzie działo. No, 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 wczoraj byłem tak nieprzytomny. To głównie przez e, zrzucam całą winę na gady miałem wczoraj spotkanie z modami, to znaczy z, z gady, z jedną modką i, i było takie, że a przygotowywaliśmy się mentalnie, byłem już gdzie indziej, więc składając scenariusz, zapomniałem kliknąć informacji, że lista będzie. A lista jest! Macie do niej link na dole w przypiętym komentarzu. Jeżeli macie co najmniej 30 rolek internet na tyle dobre, bo móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej. Jeżeli jesteście niepełnoletni, to zgodę lub prawnego opiekuna Mile widziana, to widzimy się na tym streamie. A na tym streamie będzie Deha, Signo do przygarnięcia. Świetne bronie dla tych postaci. Bardzo, bardzo mocno kładę nacisk na bronie, jeżeli ktoś jest Dechą zainteresowany. Dechą i jej bronią to bardziej kładę nacisk na broń niż na samą deskę. W tym momencie, bo wiecie jak jest. I widzimy się już pierwszego na streamie około godziny 18. .00. I to będzie dla mnie bardzo ciężki, bardzo trudny, bardzo skomplikowany dzień. Więc liczę na was czaty. Liczę na was wszyscy, że znajdziecie troszkę czasu, chwilkę i ochotę, by ze mną posiedzieć, poprawić mi humor, pokazać mi. Jakie fantastyczne trafienia w tej grze mogą być, i żebym mógł się pocieszyć z Wami, bo tak jak mówię, to będzie ciężki dzień z powodów prywatnych, którego zakończeniem, zwieńczeniem i podniesieniem ducha i nastroju dla mnie będzie właśnie rolowanie z Wami. Więc liczę na Was bardzo, trzymam za Was kciuki, jesteście fantastyczni, jesteście osum! Awesome i widzimy się na tym streamie. Jak tylko ten stream będzie, a drugi stream drugi streamo miał być dzisiaj z Dumbella. Dumbel jest jeszcze nieobejrzany, ale mamy dla Was coś innego: mamy dla Was przebieżkę po animcach. Tego sezonu będzie Bierzek, będzie kasu, będzie loro i będzie przegląd tego, co na nas będzie czekało w nadchodzącym, czy co na nas czeka w tym sezonie animcowym. I też troszkę pod uwagę będę brał to, co tam się dzieje, ze względu na to, że ostatnim razem po tym streamie obejrzałem. Ze dwie serii, czy właściwie jedną serię anime obejrzałem w całości A zacząłem trzy inne i porzuciłem po pierwszym odcinku, bo mi się nie podobało I żeby było już w ogóle super, hiper śmiesznie To anime, które jak gadaliśmy na streamie stwierdziłem, że to jest w ogóle poryte I, i jestem najbardziej na nie ze wszystkiego To tak w ramach cringe'u, w ramach cringe'u stwierdziłem, że obejrzę jeden odcinek I obejrzałem wszystkie odcinki i było świetne i mi się podobało A te, na które stawiałem wcale mi nie podeszły Obejrzałem ze dwa, trzy odcinki tamtych Co, co mocno za nie trzymałem kciuki, bo takie e! Ech, no, no jest, ale bez szału niczym mnie nie zaskoczyli, więc jeżeli chcecie troszkę o anime posłuchać, zapraszam dziś będę latał w gęsznie, robiąc daily, nie daily różne takie, takie, takie i oprócz tego oczywiście zajmiemy się animcami, chłopaki będą mówili ja będę dorzucał swoje trzy grosze co mam ochotę zobaczyć, co mnie bardziej kupiło, co mnie bardziej złapało i wasze opinie również w komentarzach w tekstach na twitchu bardzo, bardzo, bardzo mile widziane, więc dziś plus minus po 17.30 wystartuje pewnie taka 17.45 i będziemy docelowo lecieć czyli do 20, aż Hadjuga nie wróci z pracy. <noise> oprócz tego, oprócz tego mamy dzisiaj urodziny sangonomi Kokomi. W mailu od niej macie Covenants of the Deep. Tutaj macie te, te fajne cóżki od y, Spectres, Nienawidziłem tego farmić, do momentu już nie dostałem jej ja miko, ale okej, okay, dobra, nieważne. A tutaj macie ulubione jedzonka właśnie od sangonomii i Kokomi. Mam sztuk jeden z zeszłorocznych urodzin, teraz będę miał sztuk dwa, bo nie posiadam sangonomii i Kokomi, więc nie mogę ten. Oczywiście pierwsza rzecz po odebraniu urodzinowych cóżków to jest kilka tutaj w gift mailboxa i sobie kliknąć, żeby przestało się świecić na czerwono, bo to mnie irytuje jak mało co. Jak mało co, jak mało co. I dzisiaj, jako że mało się dzieje, jest mało likowych rzeczy, są likowe rzeczy, do tego przejdziemy oczywiście na spekulacjach i spoilerach, to chciałem poruszyć pewien temat, który mnie nurtuje od, właściwie od kiedy ruszyła beta do aktualizacji 3.5 i kiedy już miałem potwierdzenie, że w najbliższych aktualizacjach mało będzie się działo. Ludzie, 3.5 to jest ta aktualizacja, która będzie kluczowa, bo 3.6 powinno być troszkę lepsze. 3.5 jest tragiczne i mówię wam, to złapa serduchu jako osoba, która dla tej gry chce bardzo dobrze, bardzo liczę na Genshin'a. Wiążę ogromne nadzieje z tym tytułem nie tylko ze względu na swój kanał. Po prostu kocham w ten produkt grać, ale kocham w niego grać, a nie wchodzić 5 minut odklikać i zapomnieć, że cokolwiek było. Więc chciałbym z wami porozmawiać na temat Windblooma, na temat konkretnie Windbloom Festiwalu Invitation of Windbloom, a nie Windbloom's Breath, który się zbliża w nadchodzącej aktualizacji. I chciałem rzucić w waszym kierunku taką myśl, teraz tylko ją tak zaszczepię, incepcja, i wrócimy na koniec wywodu do tego właśnie, że Invitation of Windbloom to była aktualizacja 1.4. W tamtym czasie sporo z was nie grało. Możecie mi dać w komentarzu informacji kiedy dołączyliście do gry, czy załapaliście się na pierwszy Windbloom, czy po nim, ale często rozmawiając z wami w komentarzu widzę, że a nie mam tej broni, nie mam tamtej rzeczy, bo jeszcze wtedy nie grałem, nie grałam. I tak jak sobie kalkuluję, większość tych komentarzy jest takich, grubo po 1.4. Pojawialiście się w okolicy i na zoomy, czy po którymś kolejnym, może nawet i drugim Lantern Rajcie, więc nie widzieliście niektórych rzeczy, i z waszej perspektywy mam takie poczucie, że bardzo to bardzo bardzo byście chcieli zobaczyć to, co było. Nawet nie mówimy tutaj o zgarnięciu nagród, że nie da się złapać do Doko Tales, że nie da się złapać, nie wiem, Cinebar Spindle albo tego, co ja mam na Benecie, Festering Desire, tego drugiego miecza. Że jest sporo fajnych broni, których się już złapać, niestety, nie da, ale to mniejsza z tym. Te eventy, które tam wtedy były, niektóre z nich są na rotacjach, ale część nie. I mogłaby powrócić, mogłaby być na rotacji corocznej. Wiecie, wszystkie te gierki, które się pojawiły, miały swoją premierę na Lantern Ride Festiwalu, mogłyby co roku na Lantern Ride Festiwalu powracać i doskakiwać nowe rzeczy, te które dodają. Więc Lantern Ride by się rozrastał do wręcz absurdalnych wielkości, w tym momencie, mówiąc o Lantern Ride'cie, ale mówiąc o Windbloomie też mieliśmy przy okazji Wind Bloomu całą masę rzeczy, które były wyjątkowe i nie powróciły do tej pory w ogóle nie powróciły. Są mechaniki, które są w grze zaimplementowane. Twórcy mają do tego dostęp i to nie wraca, więc co by było, gdyby twórcy wzięli Invitation of Windbloom, rozbudowali je o Windbloom's Breath i dali to jako aktualizację teraz. Mielibyśmy przepotężną aktualizację i to też powinno wam pokazać, co dostawaliśmy, co było normą i ludzie wtedy stękali, że kolejny festiwal wcale nie tak dużo się dzieje w porównaniu do tego, co teraz dostaniemy. Jest takie wow, wtedy aż tyle nam dawali i śmieliśmy narzekać, wow, jak to się zmieniło. Więc przejdźmy do Invitation of Windbloom i zacząłbym od Festive Anecdotes. Invitation of Wind Bloom miał swoją fabułę, miał swoją rozbudowaną fabułę, obok której było dodatkowo Festive Anecdotes, tam były cztery części, od To Flower and Cloud, był Missive of Cloud and Fog, był Realm of Fog and Wind oraz Dream of Wind and Flowers, tam się przewijało kilka różnych postaci, było robienie poezji, nie poezji z wentim, skają te motywy. To było mega, to było naprawdę świetne, nie wiem dlaczego ściągnąłem rękawki w dół, żeby teraz je podciągnąć do góry. Nie będę się za bardzo skupiał na Festive Anecdotes ze względu na to, że to są elementy fabularne, a o Wind Blooms Breath elementach fabularnych nie wiemy za wiele. Wiemy, że będą. Nie mamy ich tak jakby rozbebeszonych na części pierwsze, przynajmniej ja nie mam. Mam zapisy z tego, których nie przeglądałem, bo nie lubię sobie tak mocno spoilerować fabuły, więc te wszystkie fajne zagrania, które tam będą, liczę, że będzie tego dużo, plus minus tyle, co w Festive Anecdotes przynajmniej. Zawioda się pewnie w tej kwestii, bardzo zawioda się w tej kwestii, okrutnie, ale lecimy do tego, co moim zdaniem e, tworzyło Windblum Festival, ten pierwszy Invitation of Windblum, oczywiście. Questy, czy właściwie zadania eventowe poboczne, które nie były związane z głównym nurtem, były trzy. Tym razem w Windblum Festiwalu mamy trzy rzeczy, jest to Pac-Man, ballady i zdjęcia, do tego przejdziemy na koniec, ale w pobocznych rzeczach dla Windbloom Festiwalu pierwszego był Bullseye Balloons, który mi się podobał najmniej ze wszystkich, to było strzelanie do balonów, musieliśmy się dostać do konkretnego miejsca, odpalaliśmy zadanie i spawniły się balony, latały na około nas, trzeba było zdobyć wystarczająco dużo punktów, żeby odebrać nagrodę. Nie było to trudne dla graczy machających na padach od PlayStation 4, z tego co, co jakby pamiętam z tamtych czasów, to było upierdliwe i bardzo na to narzekali. Cała reszta mniej lub bardziej była zadowolona, bo był to ciekawy event, w którym można było się nauczyć paru fajnych trików przy strzelaniu z łuku, bo oczywiście postacie z łukiem były do tego potrzebne. Każdy ma amberkę, więc każdy mógł to zrobić. To nie było złe, nie było też dobre, ale było fajne, jak o tym pomyślicie tak nostalgicznie, że stoicie w miejscu, jesteście jak ten turet, pojawiają się balony, jeżdżą różnymi ścieżkami, można było się nauczyć, które balony w którym miejscu się spawnią, jakie są te ścieżki, więc można to było naprawdę do absurdalnych poziomów punktowych wymaksować. To była fajna minigierka, nie jakaś wybitna, ale całkiem przyjemna minigierka. Którą wspominam tak, jak wyjścia na jakiś festyn, że da dają wam nie wiem, co to jest, to, to strzelające to whatever, co wam dają w tych. W placach zabaw i strzelacie sobie tam do jakichś tarcz, nie tarcz, można wygrać misia. To na tej, dokładnie na tej zasadzie działało. Człowiek troszkę lepiej ogarniał, jakim łukiem lecą te strzały, to faktycznie, finalnie było przydatne później podczas rozgrywki, jak przeskakujecie na łucznika, to te rzeczy, które zauważyliście, te rzeczy, które wam się zakodowały w głowie podczas tej minigierki, automatycznie się przekładały dalej. Nie było to dużo, ale zawsze było to coś. Oprócz tego było Floral Freefall, to była minigra, gdzie byliśmy tam teleportowani na bardzo wysokie miejsce w mądzie, skakaliśmy, otwieraliśmy, Skrzydełka, albo ich nie otwieraliśmy. Skrzydełka i lecieliśmy przez pierścienie z kwiatów, żeby nałapać jak najwięcej tych pierścieni i nabić jak najwięcej punktów. Zdania były mieszane, niektórzy na to narzekali bardzo. Ja byłem w grupie, której się to bardzo podobało, pomimo tego, że miałem troszkę bagów Tam to jest o tyle mega, że jest to takie poczucie jakby skakania ze spadochronem na tyle, na ile w gęszynie może być. Mechanika latania na tych naszych skrzydełkach w gęszynie nie jest zbyt często wykorzystywana i nie ma zbyt dużego brania, jeżeli już to do jakiegoś deli, nie deli, coś tam przelatujemy na szybko, spidujemy jakby w poziomie. Nie w pionie, nie mamy zbyt wielu pionowych momentów rozgrywki w tej grze Jeżeli chodzi o poziome, to lewitowanie dalej jest używane Chociażby w Daily, w Sumeru jest tego pełno Ale tutaj było inaczej, skakaliśmy z góry, leczyliśmy przez te pierścienie Niektóre z tych pierścieni były ruchome Były pułapki wyskakujące, jakieś latające rzeczy, o które można się było podbijać Więc było tego sporo Ta gierka była chyba moją ulubioną z tamtego momentu Była naprawdę świetna i bawiłem się w tym dobrze Też dało się nauczyć ścieżek Po kilku podejściach było już wiadomo, gdzie będą kolejne pierścienie. Nie się pojawiały, w którym kierunku będą jechały i jak będą jechały, więc gdzie trzeba cyrkulować, żeby wpaść przez nie i zgarnąć jak najwięcej punktów. To było fajne, to mi się podobało, aczkolwiek rozumiem, nie wszystkim to podeszło, ale takie z każdą minigierką. Nie ma takiej gierki, która trafiałaby do wszystkich, więc to jest kontrargument trafiający do wszystkiego. Ostatnią częścią Invitation of Windbloom, jeżeli chodzi o poboczne eventy. Był Ballads of Breeze Jeżeli dobrze pamiętam, było to pierwsze pojawienie się osób w tej grze Troszkę inna wersja niż to, co dostaniemy teraz Tam trzeba było klikać konkretne rzeczy, które się pojawiały na ekranie przed nami A teraz mamy te spadające cuśki i Trzeba w rytmicznych tych, tych, je... Anihilować, nazwijmy to w ten sposób Więc Ballads of Breeze to była inna wersja tego osu, które my będziemy mieli Był jeszcze do tego element, który się nazywa Peculiar Wonderland Czy właściwie nazywał się Peculiar Wonderland I to był główny trzon tego eventu Ten czwarty, ten którego tutaj brakuje. Było tam 8 minigierek i pozwolicie sobie, że ja sobie to tutaj otworzę, powkleję wam screenshoty jeżeli dorwę jakieś fajne animacje to fragmenty animowane, żebyście wiedzieli co tam było było 8 minigierek podzielonych na 4 segmenty, każdego dnia doskakiwały kolejne do rotacji największym problemem tej całej zabawy to była taka, to, to była brama, momencik pokażę ją, ona stała tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, albo gdzieś tu, albo gdzieś tu gdzieś, gdzieś, gdzieś na tych, tych skałach pojawiła się brama, chyba wtedy po raz pierwszy pojawiła się ta niebieska brama z domenką eventową, że się wchodziło. To też było nowe, więc ludzie takie, o, ale fajnie zrobili. Nawet klimatycznie pasuje do Windbloom festiwalu. A potem się okazało, że do wszystkich innych eventów używają tej samej bramy, więc hurdur, durdur. Mieliśmy cztery rzuty eventowe. W kolejnych dniach odblokowywało się coraz więcej. I największym problemem i największą krytyką było tutaj to, że jest tych gierek. 8. Od samego początku pięć było dostępnych, potem doskakiwały kolejne i się robiło coraz bardziej zamieszane. Przy okazji tu były specjalne achievementy eventowe do złapania, więc trzeba było zrobić konkretną rzecz na konkretnej minigierce, którą trzeba było trafić za RNG, bo wtedy jeszcze nie dano tej mechaniki, że można było wykluczyć gierki, których nie chcecie i musowo trafialiście wtedy to, co potrzebowaliście, więc to jest coś, co mogliby mocno naprawić, ale przejdźmy do tego, jakie to były minigierki, żebyście mogli odczuć, jak duża jest skala, jak duży jest rozrzut między tym, co było i narzekaliśmy że wcale nie jest tak wiele do tego, co teraz będzie, i ludzie mówią: Nie, nie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, wcale się nie pali. Pierwszą jest Stepping Antics. To jest coś podobnego do Fall Biegaliśmy po podłodze, która miała się zawalać, i trzeba było tak przebiec, żeby jak najdłużej się utrzymać. Drugim był Wind Bloom Blessing, i to była minigierka, w której byliśmy zamknięci w małej komnacie. Z góry leciały do nas punkty, które trzeba było łapać, czyli można było skakać, biegać przód, tył, żeby połapać te fajne rzeczy. I były też niektóre cuśki, które nas krzywdziły, tam traciliśmy punkty, przewracały, nie przewracały, więc to było takie łapanie rzeczy z góry i, i kombinowanie troszkę postaciami, które mieliśmy, więc to było fajnie rozwiązane. Szczególnie, że można wtedy już było kombinować takim, nie wiem, żongiem, postawić pilar, skakiwać wyżej. Były różne kombinacje, jeżeli o to chodzi. Kolejną minigierką było, i to ja miałem strasznie zbugowane, ale wspominam to tak, że Aaaa, szarpałem się okrutnie. Barrage Minuet. To była mała ręka na środku, której był turet walący falami obrażeń, trafień w naszą stronę i nie można było zbyt wiele razy zgarnąć. Można nad tymi falami przeskakiwać. Oczywiście można było je omijać, bo fale w Większości wypadków nie leciały równomiernie, że leci całkiem na około, tylko tu, 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 i takie wiecie, to było rozbijanie, więc to była bardzo fajna gierka. I tutaj był achievement do zgarnięcia za nie danie się trafić w ogóle, który był zbugowany troszkę. Niektórym nie działał prawie w ogóle tak jak mi, w końcu chyba na sam koniec udało mi się zrobić. A niektórym działało od samego początku fantastycznie. Niektórzy mieli go zbugowanego, że pomimo tego, że zgarniali obrażenia, to i tak im zaliczało, że zrobili to dobrze, więc było zbugowane w obie strony. Ja miałem w tą gorszą. To też było całkiem sympatyczne. Oprócz tego mieli. The Great Bubble Crash. Biegniemy przez taki tunel i lecą w naszą stronę bańki. I trzeba było te bańki omijać, żeby nas nie zgarnęły i się chować po bokach. Troszkę przypomina to, macie te, te japońskie. W Seriale, chyba Amerykanie mieli swój odpowiednik wojownicy, czy coś takiego, że skaczą po różnych takich równiach pochyłych, przebiegają na, po czymś tam leżącym na wodzie, co się zatapia, jak za długo stają, jakieś takie, takie cuśki. I bardzo często w tym jest, w tej wersji japońskiej, pamiętam, po jakimś zamku się biegło, czy coś w tym stylu zamku, i wbiegali po schodach, czy po właśnie jakimś takim pochyłym na górę, i kule się toczyły w ich kierunku. ale Indiana Jones i w tym tunelu, w którym biegli, są takie miejsca, do których można się po boku schować, kula przelatuje i biegnie dalej. To jest dokładnie to, tylko w wersji z Mist Bubbles, które tam bodajże, któryś z potworów, nie wiem czy przypadkiem nie Hydro Abyss Mage tego nie, nie przyzywa, albo coś podobnego. Wydaje mi się, że to jest większa wersja tego, co on przyzywa, więc ja. Yeah. Oprócz tego był jeszcze one-way traffic. Mamy przed sobą skok wiary praktycznie ścieżkę świecącą, po której jak źle pójdziemy w złą stronę skręcimy, to spadniemy i trzeba zaczynać od początku. Tutaj ludzie wykryli fajne takie triki, że nie da się spaść, kiedy macie załadowany czarżowany atak, więc bierzecie ucznika i idziecie na czarżowany ataku. Do do przodu, jak dojdziecie do trefnego stopnia, to się po prostu na nim zatrzymacie, więc szukacie drogi dalej. Były różne kombinacje, tutaj one-way traffic był całkiem sympatyczny, uwielbiałem to robić w kopie z ludźmi. Był jeszcze bubble speedster, to jest podobne do tego tunelu z lecącymi bańkami, tylko tutaj jest szerzej, więcej tych baniek, więcej na nas leci, są różne kombinacje, jak to można było omijać, przyspieszać, nie przyspieszać, przelatywać nad tym również, więc to się mega robiło w zespołach czteroosobowych biegnąc, bo to w ogóle można w kopie było robić. Dodatkowo był shimmering path i tutaj też przechodziło się na drugą stronę. Łapiąc takie świecące cuśki można było spać na dół. Trzeba było zaczynać od początku, żeby dostać się na drugą stronę. Pamiętam, że ostatni stopień jak był do przejścia, zamiast szukać to się wyskakiwało i przeskakiwało na drugą stronę, bo dało się przeskoczyć jakby cały jeden stopień. Jeżeli się dobrze skoczyło, więc to było niezłe. I na koniec mamy no landing. Podobne do tego łapania cuśków spadających z góry, tylko tutaj na skrzydełka trzeba było wskoczyć. Są te prądy wietrzne, więc od prądu wietrznego do prądu wietrznego trzeba było łapać i łapać te korony, to się chyba nazywało, po drodze w powietrzu, żeby właśnie zapełnić licznik punktowy. Osiem minigierek, bardzo rozbudowanych minigierek, oprócz tego ludziska, bo to jeszcze nie jest koniec, oprócz tego było jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, takich jak na przykład Peculiar Trials i trzeba było polować na różnych przeciwników, na różne grupy wrogów, chlepaliśmy nie wiem, Pyro Regis, Vaina, Stonehide, Lava Churla, była grupa z Ruingardem, Ruingraderem, tym latającym, Hydro Samachul, który to wszystko leczył i Anemo Samachul, który nas odpychał, odbijał. Wiecie, to było w aktualizacji 1.4 ludzie jeszcze nie mieli mega porobionych jednostek, więc to było wymagające i na ostatnim poziomie był jeden Geowishub do sklepania, więc to było Ło! to było wtedy czaderskie, więc jeżeli chodzi o Invitation of Windbloom, tam było bardzo dużo kontentu, który można było zrobić na lajcie i dostać najważniejszą nagrodę, wszystkie te rzeczy, które są potrzebne, primogemy, ale można też to było maksować dla dodatkowych nagród, to jest ten system, który mi się podoba. Najlepsze nagrody są za sam udział, że wystarczy, że zrobicie absolutne minimum, pójdzie wam beznadziejnie, najgorzej jak się da. I tak dostajecie Primogamy, i tak dostajecie najważniejszą nagrodę. A jeżeli postaracie się troszkę bardziej, nauczycie się lepszych ścieżek, to dostajecie jakieś tam szmaty ze XP, more, nic ważnego tak naprawdę, ale macie takie poczucie, że mm, udało mi się. No ale wracając do tego, co mamy teraz. Teraz jeżeli chodzi o Windbloom's Breath, to tak jak mówię, nie będę wypowiadał się na temat, nie wiem, Festive Anecdotes 2.0 czy innych elementów fabularnych, bo w nich nie siedzę, bo specjalnie je ominąłem. Ale, ale wiemy jakie będą gierki w całym tym Windbloom's Breath, więc Wind Bloom's Breath będzie się składał z trzech elementów. Jednym z nich jest Pac-Man. To jest najbardziej rozbudowana minigierka tej aktualizacji z tego co rozumiem dużo nowych mechanik ona bardzo pasuje do tego co było wcześniej w aktualizacji 1.4 z pobocznymi eventami Bullseye Balloons, floral freefall ballads of breeze i tutaj ten Pac-Man idealnie by się wpasował więc to jest ta część eventu na którą bardzo 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 mocno liczę oprócz tego będą balady bardzo podobne do tego osu co było więc jest to inna wersja moim zdaniem to co się zbliża to jest ta lepsza wersja osu przynajmniej ta która mi się bardziej podobała i jest to coś dla fanów tego ala osu gierek będzie zabawnie będzie zabawnie ostatnim elementem Bloom's Breath jest robienie zdjęć. I to mi się wydaje, że jest słabe, kiepskie i beznadziejne, bo, bo bear with me. Nie chodzi o to, że mam jakiś problem do tego konkretnego eventu, tylko mam problem do zamysłu tego eventu. Robienie zdjęć. Fotografia polega na tym, że znajdujecie coś ciekawego, wymyślacie jaki kąt zdjęcia, w jaki sposób to ująć, żeby to wyglądało dobrze, żeby to było wasze, żeby oddać wasz charakter w tym i zrobić to zdjęcie. I na koniec Wy znaleźliście coś swojego w pejzażu, który przed Wami jest. Wszystkie eventy fotograficzne w tej grze polegają na tym, że idziecie do konkretnego miejsca, odpalacie fotografię, kadruje Wam się tak, żeby Wam zaliczyć. Klepiecie Enter, więc robi Wam się zdjęcie i macie to zaliczone. Nie ma w tym wkładu własnego, nie macie w grze znaleźć fajnego ujęcia dla siebie, bo też nie ma mechanizmów w tej grze, które by to oceniło, że zrobiliście dobre albo średnie zdjęcie. To, to w ogóle abstrakcyjne, bardzo abstrakcyjne. Sztuka jest bardzo abstrakcyjnym pojęciem, więc tutaj mają niby gierkę, która nic nie wnosi, nic nie daje, żadnego kolorytu oprócz tego, że pobiegniecie do jednego z charakterystycznych miejsc, staniecie odpalicie eventowe zadanie, klepniecie enter, wyłączycie i odbierzecie primogemy równie dobrze mogliby te primogemy dać na maila, bo to nic nie wnosi, nie daje nic fajnego do rozgrywki, to nie jest, że pobiegniecie i przez chwilę poklepiecie wrogów, tylko pobiegniecie, naciśniecie tam wykonaj, enter i tyle więc jeżeli chodzi o zdjęcia, to mnie wręcz zabolało, że to ze wszystkich minigierek, które mają dostępne, a przed chwilą wam wymieni całe 8 z Peculiar Wonderland, Trzy poboczne, które się pojawiały normalnie, i jeszcze jest cała masa innych minigierek, cała masa aktywności, które były w innych aktualizacjach, które mogłyby być wykorzystane, a nie zostały. Nie wiedzieć czemu, więc tutaj te zdjęcia są po prostu jak takie *fu*. Bo nie do, że jest mało, to jeszcze wśród tego mało jest coś, co jest praktycznie niegrywalne To jest idziesz, klikasz i wychodzisz Nie to, że masz kilka fal przeciwników do sklepania Nie to, że masz, nie wiem, jakąś zagadkę, puzelek do rozwiązania Nie, idziesz, klikasz i wychodzisz jest zrobione i fantastycznie To nawet nie są te głupie zdjęcia, którymi się wymienialiśmy potem między sobą, żeby był aspekt koopowy Nie, to jest zwykłe pójść zrobić zdjęcie To, to jest tak słabe, że aż mi jest przykro więc, więc teraz z tego wszystkiego najbardziej przykro, jak już jesteśmy o tym, że jest mi przykro odnośnie zdjęć, to... Znacznie bardziej przykro mi jest, że Windbloom's Breath zapowiada się na coś, co jest eventem po najmniejszej linii możliwej najmniejszej linii oporu. Poza Pac-Manem nie zrobiono tutaj nic. Zrobiono jedną minigierkę, a cała reszta jest zlana do gruntu i w ogóle twórcy nie są zainteresowani tym, żeby gracze się dobrze w ich grze bawili. Bo jeżeli Pac-Man będzie świetny, to ile w niego razy zagracie? Raz, dwa, trzy, pięć... 10. Ile razy możecie zrobić tego samego Pacmana? Nawiązując do początku tego wywodu, co z graczami, którzy nigdy nie mieli okazji poznać Invitation of Windbloom, bo wtedy jeszcze nie grali? Czemu nie można było wziąć całego Invitation to Windbloom, popoprawiać bugi, dorobić jedną brakującą rzecz, czyli tego pacmana. dorzucić do pobocznych zadań, misji? Osu, zamienić na nową wersję osób, bo stwierdzili, że jest lepsza. I dać to jako powrót Windbloomu, to jest ten Windblum, który znacie, kochacie, dwa lata go nie było. Więc ci, którzy grali i już to znają, wciąż będą chcieli w to zagrać ponownie. Bo why not? I... Puścić ludzi samopas. je yeah, lećcie, bawcie się, macie tak 10 razy, jak nie 15 razy więcej kontentu niż w tym nadchodzącym WindBloomie. Tak jak mówię, mocno stawiam na fabułę, bo jeżeli tu będzie sporo motywów fabularnych, to to może z mojej perspektywy uratować drugą wersję Windbloom Festiwalu, ale nie obiecuję sobie zbyt wiele po tym. Najprostszą rzecz, którą mogli zrobić, kopiuj wklej, szczególnie, że większość bugów z Windbloom Festiwalu mieli naprawionych, bo paczowali to i odfiksowali to na gorąco na szybko podczas pierwszego Windbloom Festiwalu, co oznacza, że oni to już mają wersji poprawej. Kilka rzeczy dopasować, kilka rzeczy zmienić, żeby inne kwiaty były w tych lewitujących pierścieniach pasujące do drugiej wersji Windbloomu zamiast pierwszej wersji Windbloomu. I wszystko to jest na tacy do wykorzystania I gracze, których nie było za pierwszym razem byłoby takie o, to nas ominęło. Co prawda nie mogą zdobyć tej nagrody, ale nie ma tych nagród, które były ostatnim razem, nagród nam nie dali po raz drugi, ale zagrać możemy we wszystko i możemy to przeżyć. Więc totalnie, totalnie nie rozumiem podejścia Mihojo do tego co zrobili, dlaczego to zrobili i dlaczego tak to zrobili, bo to jest no to jest jakie jest. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przywinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymnożeniem ok, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Specjalnie dzisiaj dla Was, jeżeli chodzi o spekulacje, to zbyt wiele nie ma, ze względu na to, że się rozgadają. Wcześniej wiedziałem, że się rozgadam, więc mamy dwie informacje. Pierwsza jest na temat Soundwarma na Abyssie. Mamy dane, że jego Full Resistance ma 55% odporności, a jego Wind Elemental Warp Resistance jest 90%. 10%, więc są drobne zmiany względem tego sandworma, którego mamy normalnie. Druga informacja jest: Bajzu Fit Ayato ja to troszkę bardziej od strony moich leci, że Bajzu jest teraz na testy rzucone, na gwałtowne, intensywne testy wraz z Ayato. Prawdopodobnie to oznacza, że znaleziono jakiś op-build, czy jakiś mechanizm między Bajzu a Ayato, który funkcjonuje tak dobrze, że są to postacie zbyt, zbyt, zbyt op co będzie owocowało najprawdopodobniej jakimś nerfem mechaniki Bajzu, takim, żeby nie dało się wykorzystać. Zbyt dobrze, wciąż, żeby dało się wykorzystać, ale żeby się nie dało nadużywać mechaniki funkcjonowania tych dwóch postaci razem. Jeżeli chodzi o Ayato, mam trafionego, ale jeszcze nawet nie zacząłem składać, więc o gameplayu tego gościa się nie wypowiem. Na temat Bajzu szaleją różne, dziwne, naprawdę świrowate informacje, co on miałby robić. Zostawiam to Waszej wyobraźni. Komentarze są otwarte dla Was, możecie mi napisać, co Waszym zdaniem mogłoby być tym takim punktem opi wykorzystującym ataki Ayato z Bajzu. Z tego co wiem, Bajzu teraz nie generuje aż tak dużo dendro, więc to nie jest tak, że nagle bombelki zaczną lecieć z każdej strony od Ayato machającego mieczem w przeciwnika, na którego działa dendro od Baizu, nie wiem, nie wiem co oni tam mogli znaleźć, wiem, że z tych wszystkich testów były różne testy robione i nagle poszło pingnięcie, że trzeba coś z Ayato z Bajzu przetestować i te dwie postacie zostały rzucone razem na dynamiczne, bardzo ostre testy, które powinny się skończyć w sobotę albo w niedzielę, czyli w plus minus w tym momencie, w którym będzie aktualizacja 3.6 startowała z preloadem co oznacza, że zmiany będą wprowadzane na gorąco, na żywym organizmie do aktualizacji aktualizacji 3.6 na beta testy. Przy okazji zastanawiałem się, czy rerun a ja to w tym momencie, jest możliwe i doszedłem do wniosku, że raczej nie, bo a ja to dopiero co był, do, dopiero co go mieliśmy tutaj, chyba parę faz banerowych, tam to było 3.3, druga połowa, już, już dążyłem zapomnieć. Przed chwilą to sprawdzałem, już dążyłem zapomnieć. Ale tutaj Simon nie tupnął, że rerun raczej nie, ale były takie przypadki. Jej miła miała bardzo szybko swój rerun, była w aktualizacji 2.8 w drugiej połowie, a potem w aktualizacji 3.2 w pierwszej połowie, co oznacza, że cztery fazy banerowe minęły od jednego banerowego do drugiego była jojka, potem aktualizacja 3.0 pierwsza faza, 3.0 druga faza, 3.1 pierwsza faza, 3.1 druga faza i w 3.2 w pierwszej fazie pojawiła się jojka, więc Jojmia była bardzo szybko na Riranie. Jeżeli chodzi o Ayato, to również minęłyby cztery fazy banerowe od jego pojawienia się do potencjalnego ponownego pojawienia się, gdyby miał być w aktualizacji 3.6. Nie wydaje mi się, po prostu wydaje mi się, że coś jest pomiędzy Bizu, a Ayato i to jest tyle ludziska. Lantern Ride Cosplay Contest wciąż Trwa jedne z najmocniejszych nagród, które były do tej pory. Linki i wszelkie informacje macie na dole w komentarzu. Bawcie się dobrze, korzystajcie z tego. Zapomniałem tego dograć, ale dzisiejsza miejscówka jest zapewniona przez Oriona. Pozdrawiam mocno i serdecznie. Nie mogę, ten awator jest cudny, jestem fanem. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event, a w nim dzień 22, czyli w sumie nic ciekawego. Czerwone szmaty z expem, zaraz za nimi jest... Y, kryształki ten do 28, nic ciekawego nie będzie się działo, ale w przyszłym miesiącu, jeżeli tu macie wszystko odhaczone, to dnia 4, 11 i 18 waszego logowania będą 3 paczki z primogamami, po 20 w każdej, łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na permanent. Transformerze, w moim wypadku jest to są to dwa dni i pamiętajcie, że wciąż trwa ten eventowy, bonusowy Overflowing Mastery czyli bardziej opłaca się robić domenki za rezinę robicie podwójne nagrody idealna sytuacja, podwójne dropy za standardową cenę. Korzystając z okazji chciałem też bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym i pozdrowić ich, jesteście osą awesome. dziękuję wam za wczoraj wczoraj na streamie było mega, Arena się rozkręciła z banami, podobno, podobno nie znalazłem jeszcze ofiar, tak głęboko zostały zakopane że hurdur dur dur dur, hur dur dur dur, ale ale jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapis streama wczorajszego jest na cmentarzu samoobsługowym, tam się zakupuje różne rzeczy. Oprócz tego dzisiaj powinien być stream około godziny 17, tak plus minus 45, może chwilkę wcześniej, może chwilkę później wystartujemy, bo będziemy lecieli z anime, więc tu się będzie działo. No i oczywiście Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą. Bardzo dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi arcymagowie, Arcy Magowie jesteście arcyosą, wasza magia jest arcypotężna i arcy dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Dzięki wam bardzo dużo się tutaj dzieje i mogę się z tym swoim hobby rozbierać. Lisi Twitcher, nauci jesteście Twitcher -osą, wasza magia jest Twitcher potężna i Twitcher dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Bo no na Twitchu spędzam ostatnio bardzo dużo razem czasu ze sobą, więc mam nadzieję, że bawicie się dobrze. Ja z wami bawię się fantastycznie. Wyjątkowo wracamy do Gęszina. Do Gęszina będziemy wracali w najbliższych dniach częściej, więc jesteście osom. Awesome. Widzimy się wieczorkiem. I to już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Bo jeszcze jest około godziny 17.45, więc zapraszam na niego. Życzę wam miłego dnia, dobrego odzorka świetnych pięciogwiazdkowych niech Boże karę wam. Sprzyja, widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się za parę godzin. Do następnego i hej! Się tak rozgadałem, że to jest jedno z najdłuższych nagrań ostatnich tygodni, więc hurdur-durdur, jak ja to przemontuję, nie wiem.